Yes, master. Rise. Hej, hej! Kontynuując temat Vadera, chciałbym dziś zaprosić was na odcinek, w którym postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kto wiedział, że potężny wojownik w czarnej, straszliwej zbroi Darth Vader to były rycerz Jedi i bohater wojen klonów Anakin Skywalker. Ja od dawna się nad tym zastanawiałem, ale ostatnie materiały na temat Dartha Vadera na kanale tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że taki film trzeba zrobić. A skoro już o tych filmach mowa, to po prawej na górze jest karta odsyłająca do jednego z wcześniejszych materiałów o Lordzie Vaderze. Zapraszam do oglądania. Zanim przeskoczymy do odcinka, to tradycyjnie przypomnę o zostawieniu subika na kanale i o tym, że Instagram i Facebook czekają na was. No dobra, Vader nas goni, więc lecimy z odcineczkiem. Kto wiedział, że Vader to Anakin? Czy że Anakin to Vader? Na pewno oczywiście, no wiedział Palpatine. Obi-Wan na pewno wiedział i wiedział też Yoda. Poza tym najpewniej wiedział R2D2, ale nikomu nie powiedział. Zakładam, że C-3PO też wiedział, ale po wydarzeniach epizodu trzeciego miał kasowaną pamięć. Zapewne także po to, aby tego sekretu nie wypaplał nikomu. No bo jak wiemy, C-3PO potrafił coś walnąć z nienacka, więc taki sekret nie był u niego bezpieczny. No dobra, 3PO potrafił wypaplać prawie wszystko, bo choć no, potrafił przetłumaczyć język Sithów, to nie chciał powiedzieć, co zrozumiał z zapisu na sztylecie. Tak do ciebie pije, epizodzie 9. Wracamy do tematu. Zakładam, że prawdę o tym, że Vader to Anakin, znał też Bail Organa, choć co do tego ostatniego nie ma dowodów. Zakładam... Podkreślam, zakładam, że Obi-Wan i Yoda powiedzieli mu, co stało się z Anakinem. Oczywiście pozostaje kwestia rozmaitych przydupasów, choć to kiepskie określenie, Palpatina. Na pewno wiedział ktoś, kto zajmował się produkcją czy tam projektowaniem zbroi, no bo trzeba było chociażby, nie wiem, wymiar dobrać czy coś. I oczywiście, no najpewniej wiedziały klony, którzy zabrali rannego Vadera z Mustafar. Get a medical capsule immediately. Yes, sir. Right away. Tylko że no akurat tutaj to jest sprawa prosta. Facet od zbroi mógł zostać zabity przez Palpiego, a klony, no klony to nawet nie liczę, bo one jednak potrafią dochować tajemnicy. Skoro przy klonach jesteśmy, no to przecież pokaźna liczba członków 501 Legionu wiedziała, że Anakin nagle stał się zły i teraz trzeba do niego mówić Vader. Bo przecież szli razem na świątynię Jedi i razem mordowali znajdujących się tam Jedi. No tak, młodziki też mordowali. No dobra, zostawmy klony, bo to trudny temat. Później, po śmierci Vadera, wszystko jest proste. Luke powiedział wielu osobom, że Vader umarł odkupiony jako Anakin Skywalker. W książkach o Akademii Jedi Luke'a Skywalkera Luke wprost powiedział o sobie i Anakinie uczniom, więc dlatego wnioskuję, że po epizodzie 6 informacja o pochodzeniu Vadera była powszechna. Zresztą w Trylogii Trauna, tej legendarnej oczywiście, jest wprost napisane, że na przykład Nogri szanowali Leję, bo była córką Vadera. Myślę, że no, poskładali sobie informacje, bo nie byli przecież idiotami, że Vader to Anakin Skywalker. Jeśli dobrze pamiętam Trylogię Trauna, to Mara Jade też się domyśliła i to był jeden z powodów, który częściowo powstrzymał ją przed zabiciem Luke'a. Ale podkreślam, no nie wiem czy dobrze pamiętam, bo Trylogię Trauna czytałem strasznie dawno temu. No, możecie mnie oczywiście poprawić w komentarzach. To wszystko było oczywiście w legendach. W kanonie, w książce Więzy Krwi, informacja o pochodzeniu Lei zniszczyła jej karierę polityczną. Zatem też w kanonie wiedza o tym, że Anakin to Vader była mniej lub bardziej, ale jednak powszechna. Ale to wszystko było już później, po wydarzeniach epizodu 6. Wskoczmy zatem do wehikułu czasu i wróćmy do tych 19 lat pomiędzy epizodem 3 a 4. W czasach pomiędzy zemstą Sithów a Nową Nadzieją o tajemnicy pochodzenia Lorda Vadera wiedziała oczywiście Ahsoka. Mamy to pokazane w Rebeliantach i jeśli dobrze pamiętam, to Ahsoka nie podzieliła się tą informacją z resztą załogi Ducha. W każdym razie nie podzieliła się wszystkimi informacjami. Należy zatem przypuszczać, że na przykład, Gregor, Rex i Wolf nie wiedzieli. No i teraz dochodzimy do największej niewiadomej. Czy Tarkin albo Jularen wiedzieli? Jularen raczej na pewno nie. Tarkin się domyślał, był niemal pewny, że dobrze wydedukował, ale stuprocentowego potwierdzenia nie miał. Wydedukował, no bo zaraz po zniknięciu, w cudzysłowie, Anakina Skywalkera, obok Palpatina pojawił się nowy uczeń, który był mega potężny. Ukrycie tożsamości Vadera i zniknięcie Anakina było relatywnie proste. Nawet pomimo tego, że Anakin to był jednak bohater Wojen Klonów i zakładam, że media w Gwiezdnych Wojnach podawały informacje na temat Anakina, no bo tak jak media to robiły, podawały wieści z frontu wojny. Zatem zakładam, że był znany. Niemniej łatwo było powiedzieć, że zginął w bitwie albo został zabity przez klony za zdradę Republiki. Można było też powiedzieć wszystkim, że Vader zginął broniąc świątyni Jedi. W jednym z komiksów kapitan Typho chciał pomścić Padmę. Doszło do walki jego i Vadera, w której Typho nie miał szans oczywiście. Vader powiedział mu, że to on zabił Anakina i Padmę i myślę, że to było oficjalne wyjaśnienie zniknięcia Skywalkera. No i to była prawda. Z pewnego punktu widzenia. Why didn't you tell me? You told me Vader betrayed and murdered my father. Your father was seduced by the dark side of the Force. He ceased to be Anakin Skywalker and became Darth Vader. When that happened, the good man who was your father was destroyed. So what I told you was true, from a certain point of view. Pozostaje jeszcze kwestia na przykład Owena Larsa i cioci Beru. Owen powiedział, że nie chce, aby Luka spotkał los taki jak ojca i że, w cudzysłowie, tego się obawia, kiedy Beru powiedziała, że jest podobny do ojca. He has too much of his father in him. That's what I'm afraid of. Każe nam to domyślać się, że Lars wiedział, że Anakin jest Vaderem. Oczywiście możemy tutaj wyjść na chwilę z uniwersum i zastanawiać się, czy w czasie powstawania pierwszych Gwiezdnych Wojen już było pewne, że Vader to Anakin i że Luke to syn Anakina. Ale te rozważania zostawmy, bo nie miejsce na nie w tym filmie. Odsyłam zresztą was do filmiku o imionach Sithów, tam nieco szerzej poruszyłem kwestię tego, czy Vader od początku w planach papcia Lucasa był Anakinem, czy po prostu był złym bohaterem o imieniu Darth i nazwisku Vader, a całą historię dopisano później. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch postaciach, które wiedziały, kim jest Vader. Pierwszą był Tanot, czyli dochodzeniowiec i adiutant Vadera. Pojawił się w komiksach serii Darth Vader, tak, tych kanonicznych. Jako śledczy rozpracował tożsamość Vadera. Drugą osobą, która wiedziała, i to także mamy potwierdzone w kanonie, jest, uwaga, uwaga, Jocasta Nu, tak, ta bibliotekarka w świątyni Jedi. A raczej była, bo Vader ją zabił. To w ogóle ciekawa historia, bo Jocasta chciała obronić kryształ Kyber zawierający informacje o czułych na moc dzieciach. No a Vader oczywiście chciał ten kryształ zdobyć. Tak, ten temat przewija się także w kilku innych miejscach w kanonie. Temat oczywiście kryształu zawierającego informacje o czułych na moc dzieciach. Może to niezły pomysł na jakiś kolejny film na kanale? Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie materiał o tej historii. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie o innych osobach, które znały prawdziwą tożsamość Vadera. Pamiętajcie o subiku na kanale i o naciśnięciu dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Wpadnijcie na Instagrama i na serwer Discord. Przypominam też o stronie osus.pl, najlepszej encyklopedii Star Wars na świecie. Wszystkie linki są oczywiście w opisie pod filmem. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa pa.